Ryszard Kołtras, urodzony w roku 1955, zginął w roku 1996 w wypadku samochodowym. Inżynier, górnik, dyrektor kopalni soli w Bochni, malarz, rzeźbiarz, wizjoner, animator kultury. W 1981 roku ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej, a następnie rozpoczął pracę w kopalni soli w Bochni, która stała się jego wielką pasją. Zaczynał jako inżynier do spraw wentylacji, potem był kolejno kierownikiem robót górniczych, starszym inspektorem do spraw nadzoru i rozliczania robót likwidacyjnych. Następnie wygrał konkurs na dyrektora. Pełniąc te funkcje, doprowadził do utworzenia uzdrowiska kopalnia soli Bochnia, zakończenia generalnego remontu szybu sutoris i przystosowania podziemnych wyrobisk do prowadzenia ruchu turystycznego. W kopalni prowadził także działalność kulturalną, kilka spektakli teatralnych, wystawiła tam scena plastyczna Kul Leszka Mądzika. Pośmiertnie twórca sceny poświęcił Ryszardowi Kołdrasowi spektakl Kir. W podziemnej komorze Warzyn, zlokalizowanej na głębokości 250 metrów pod powierzchnią ziemi, tam w tej komorze w przyszłości będzie się leczyło 250 osób na jedną zmianę, czyli ma być to w pełni nowoczesne, przystosowane do komfortu wysokiego, do wysokiego standardu, sanatorium podziemne, leczące choroby, przede wszystkim alergie różnego rodzaju, to jest to choroba cywilizacji, zwłaszcza dzieci mieszkające w ośrodkach wielkomiejskich, rejon Górnego Śląska. To sanatorium będzie w przyszłości stanowiło istotę tej kopalni. Skórzanych bukłakach, takich pojemnikach na solankę były wynoszone piechotą do szybu Bochneris, który był 300 metrów stąd na powierzchnię. Z tej solanki robiono jeszcze sól ważoną, dodatkowo, żeby nie zatruwać środowiska, chociaż wtedy ekologia nie była modna. Niemniej ta sól była wtedy droga. W trakcie tych prac potwierdzono badaniami lekarskimi skuteczność leczenia w tych komorach. Wraz z budową kompleksu podziemnego rozpoczęliśmy budowę całego kompleksu budynków sanatoryjnych na powierzchni. Na wyrobiskach podziemnych w komorze Warzyn działalność sanatoryjną możemy już prowadzić i prowadzimy ją w ramach tzw. kolonii zdrowotnych w okresie wakacji. W ciągu roku od maja przygotowujemy się do prowadzenia działalności w ramach zielonych szkół. Możliwe będzie prowadzenie leczenia uzupełniającego w stosunku do działania leczniczego komory Warzyn, to znaczy kąpiele solankowe, kąpiele borowinowe, inhalacje indywidualne, inhalacje zbiorowe, rehabilitacja. I te wszystkie usługi powiększające zakres lecznictwa będą możliwe dopiero wtedy, gdy wyposażymy te obiekty. Siadamy do klatki, maszyna rusza, jedziemy na dół. Jedziemy na dół, tak. W tej chwili ta komora Warzyn ma służyć jako komora sanatoryjna. Zaraz, to tu była sól. Tu była sól. Tu była ją sól. Wybrano. I to jest bardzo, bardzo potężna. Wyciosana, widzę, żadnych wzmocnień, żadnych obudów. To wszystko się trzyma, no tak, na skalę. Jest to górotwór, który ma bardzo dużą zwięzłość, nie ma tendencji do odspajania się, do pękania. Jedyną poważną wadą tego górotworu to jest, że on ciągle płynie. On się zachowuje plastycznie. Jak ja pana słucham, to widzę, że pan musi być, no, entuzjastą ogromnym zakładu, którym pan kieruje. No, ten zakład da się lubić. Da się lubić, bo ma swoją historię. Jest tak jak człowiek bardzo interesujący, o bogatej przeszłości, mający też trudne chwile, bo od co najmniej 100 lat przeżywa dość ciężko upadek, ciężki upadek. Skończyło się to tym, że zaniechano tutaj eksploatacji. Ale miny takiej przerażonej to dawno nie miałeś. Ja proszę bardzo. Na tą
Tam na przedwiekarni. Co jest? Co ci przypomina miłość na jadłkę? Tak, jeszcze chrzęszczu przyjdzie. Ale jest się. No teraz masz ostro. Ktoś nie kręci, bo jasny pieram. Świetnie. Dla Ryśka to nie był obowiązek. Dla Ryśka to właśnie, to tak, mówię, zaraził tak, siebie i wszystkich tak, po kolei, jak to spotykał, to po tak, prostu... Tak, no tyle, że obowiązek w tym aspekcie, tak, że ktoś, bo to były osoby z zewnątrz, musiał się opiekować na terenie kopalni i odpowiadać za tych pracowników. Oni, jako pracownicy Muzeum Żód Krakowskich, z map i tak dalej, znali doskonale rozkład wyrobić, wiedzieli. Ale oczywiście nie mogli przebywać sobie tak dobrowolnie na terenie. No, był to wtedy w pełni zakład górniczy, nie tak jak teraz jest to... Tak, dokładnie, to, tak, to trzeba specyfikę znaleźć. Ta opieka, czy ten obowiązek polegał na tym, że po prostu odpowiadało się za tych pracowników i uczestnicząc z nimi w pewnych penetracjach, odpowiadało się za ich bezpieczeństwo i stąd był ten obowiązek. A to, że Rysiu to oczywiście od razu połknął tego bakcyla, bo ta dusza artysty w nim była i on tego nie umiał pohamować, nie umiał pokazać inaczej, tylko bardzo mu to odpowiadało. Także bardzo chętnie, tu nie trzeba było żadnego, nie wiem, polecenia mu wydawać. On to bardzo chętnie przejął i bardzo chętnie w tym uczestniczył. Podobało mu się to. Jak wielu z nas wówczas był gorącym zwolennikiem, żeby to oczywiście odtwarzać, najpierw penetrować, inwentaryzować, a do celu odtwarzać i pokazywać coraz szerszej grupie osób. Tym zachwytem bocheńskiego wnętrza umiał się też dzielić. Ja pamiętam, bo poznałem go też jako student ostatniego roku Akademii Górniczo-Hutniczej podczas pisania swojej z kolei pracy dyplomowej. To do niego przychodziłem po pierwsze wskazówki, po materiały, po informacje i z nim dokonałem pierwszych zjazdów do kopalni, kiedy większego nie miałem wyobrażenia o tym wnętrzu, bo były to wtedy pierwsze moje kroki do podziemi Bochni. Wiedziałem, że coś takiego tutaj funkcjonuje, ale jako zakład górniczy, zakład przemysłowy. Dopiero od Ryśka dowiedziałem się, że perspektywy są szersze, że złoże, jeśli chodzi o eksploatację, jest na ukończeniu, że potem dobrze byłoby mieć robić coś dalej po zakończeniu wydobycia, a to nastąpiło w 1990 roku. Już na początku lat 80. pojawiły się pierwsze pomysły, a być może nawet wcześniej, o wykorzystaniu wyrobisk tej kopalni pod kątem właśnie turystycznym, urządzenia tutaj sanatorium. I w czasie, kiedy zostałem pracownikiem tej kopalni, no, pamiętam jego wielkie zaangażowanie w tym zakresie, w tym celu. Był człowiekiem, z tego co go zapamiętałem i pamiętam do dzisiaj, bardzo konsekwentny. Jeżeli postawił sobie jakiś cel, to praktycznie można powiedzieć, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, nie było przeszkód w jego... Nieprzemakalny go nazywali. No, skąd się to... Zawsze dążył do celu. Tak. Ale że to cele były... Ale z drugiej strony również wujek. Bo też taką ksywkę miał wśród górników, ten sumiasty wąs i taki postawny człowiek z uśmiechem na twarzy budził takie poczucie bezpieczeństwa i stwierdzenia wujek. I wszyscy tutaj górnicy, jak szedł na szyb, a to wujek idzie. Ja myślę, że brało się to z tego, również z tego, że właśnie stwarzał wizerunkowo postać osoby takiej odpowiedzialnej, poważnej, takim oczywiście był. To nie znaczy, że to był tylko jego wizerunek. Ale nie znając go, na pierwszy rzut oka właśnie można było odnieść takie wrażenie i stąd ten, nazwijmy to, przydomnik. To jak wchodził na szyb, to też ja pracowałem na oddziale górniczym, więc niedbale zarzucona lampa, niedbale zarzucony pochłaniacz. U Ryśka było wszystko ornung muss sein, czyli na krzyż pochłaniacz, na krzyż lampa, tak jak w BHP to mówiło i pisało. I to też wzmacniało to, co mówisz, Tomku, że on był takim bardzo obowiązkowym i solidnym człowiekiem.
niesamowity obowiązkowym człowiekiem, a to jeszcze bardziej się ujawniło, jak został dyrektorem. Po prostu każdy, kto z nim współpracował, musiał wznieść się na wysokie C, żeby mu sprostać jego oczekiwaniom, czy w pisaniu pism, czy załatwianiu spraw, które zostały powierzone przez niego. To nie było szans na olewanie. Nie było. Rysiek sprawdził, Rysiek dopilnował, żeby to było tip-top. Tak, każda kropka na musiała być postawiona we właściwym miejscu. Tak jest. Ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć... No, że wielka szkoła, było, prawda? Tak, wielka szkoła, ja to samo odbieram. Wielka szkoła, dzisiaj mi się to, zawsze mi się to przydaje. Tak, dla młodego człowieka, mówię w tej chwili o siebie, o sobie, ale myślę, że nie tylko o sobie, no to była wspaniała lekcja, gdzie człowiek nie prowadzony za rękę, a niemalże prowadzony za rękę. Do wielu rzeczy musiał dochodzić, ale pod pełną kontrolą i jeżeli doszedł, to można było mieć gwarancję, że to są te przynajmniej wysokie standardy, jeśli nie naj. Tutaj taki fajny aspekt też wspomnę o Ryśku, bo to jest fajna rzecz w jego wydaniu, czyli karczmy piwne i robienie medali piwnych, gdzie wiadomo, na karczmie piwnie się dworuje z każdego i z osobna i ze wszystkich razem. I Rysiek na zamówienie robił te medale, wyolbrzymiając te przywary tych co niektórych, więc mnie taki medal pozostał, pewnie każdemu z nas taki medal został. I to jest taka niekwestionowana pamiątka, która będzie długo przypominać mi jego. No i też ilustrował nasze śpiewniki. No właśnie, to też były oryginalne rysunki, oryginalne prześmiewcze właśnie jakieś sceny, które miały obrazować treść danej piosenki, o której właśnie odnosił się rysunki, więc to też jest fajne, bo też pewnie każdy z nas ma taki śpiewnik ze starych czasów. Wiadomo, że nie oryginał, bo oryginał był jeden, a reszta się po prostu powielało. Nawet ksero to nawet chyba było powielać. W ten sposób się to po prostu następne egzemplarze robiły. Nie wiem, czy się oryginał zachował, czy gdzieś tam się przechował oryginał jako oryginał. Także tutaj było. Dodatkowo jego praca artystyczna też była w takim aspekcie wykonywana, że żegnając pewnych pracowników takich istotnych, jak na przykład Tadeusz Steinberg, czy jeszcze pamiętam Staszka Więcka, jeszcze nie pamiętam, to też pracowaliśmy z Rysiem, bo też w tym uczestniczyłem w sensie takim, że układaliśmy jakieś prześmiewcze wierszyki na temat osoby, która odchodziła. Oczywiście w sposób jakiś taki sympatyczny, fajny. A potem Rysio to wszystko ilustrował swoim rysunkiem, też odnosząc się do tekstów czy do sytuacji, które były w tym wierszu opisane. Oczywiście to były rymowanki, lepsze bądź gorsze, ale były. I to było ładnie potem spięte w całość. I też pamiętam tytuł, na przykład Steindl, Tadeusz, z racji tego, że miał na imię Tadeusz, został zatytułowany Pan Tadeusz i dostał taką książeczkę. Ostatnio zmarł, niestety, Pan Tadeusz. Wielki miłośnik też kopalni. On otrzymał oryginalną taką, pewnie tam syn czy ktoś gdzieś to ma, jeżeli by była potrzeba, można by było dotrzeć. To było oryginalne właśnie Rysio. Ja mam parę ksero, ale niekompletną, właśnie dotyczącą Steindla, gdzieś szukając jakichś dokumentów, natknąłem się, ale nie mam tego w całości. Także wiem, że w takich pracach Rysio uczestniczył, pomocowych i takich sympatycznych, bo jak ktoś odchodził, dostał tego rodzaju pamiątkę, to było o wiele fajniejsze niż, nie wiem, bukiet kwiatów i podziękowania, tylko już coś to zostało na całe życie, to zostawało na całe życie. Także to miało też wartość. Podstawowym atrybutem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o karczmy piwne, jest kufel na piwo. No skoro karczma piwna, to wiadomo, że pije się piwo. Był ilustratorem kufli na te okoliczności. Mogę się pochwalić, że jestem posiadaczem pierwszego takiego kufla, na którym są własnoręczne ilustracje Ryśka. Także to też jest pamiątka i dopełnia jak gdyby obrazu działalności tego człowieka, funkcjonowania w gronie tutaj górniczym i nie tylko. No był człowiekiem renesansu niewątpliwie. No, patrzącym na drugiego człowieka, patrzący na jakość wykonywanej pracy, solidność, patrzący na aspekty takie inżynierskie i aspekty typowo estetyczne. Także
tutaj zdecydowanie to jest taki może truizm, człowiek renesansu, ale on spełniał wszystkie wymogi, żeby taką etykietę mu nadać. Był człowiekiem renesansu. Myślę, że całe życie Rysia, chociaż to nie odda całości oczywiście, można spuentować w kilku zdaniach, posługując się myślą jednego z rzymskich filozofów, a chodzi mi konkretnie o Senekę, który powiedział, że wszystko, co osiągnęło szczyt, czeka na swój koniec, a doskonała cnota wyrywa się i znika sprzed oczu ludzkich, a to, co wcześniej dojrzało, czeka na swój kres. Ogień im jaśniej zabłyśnie, tym szybciej gaśnie. Podobnie jest i z umysłami ludzkimi. Im są świetniejsze, tym krótszy ich żywot. W czerwcu 2016 roku w Bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej zorganizowano wystawę Twórczość Ryszarda Kołdrasa. Na wernisażu byli koledzy autora prac z kopalni soli Bochnia, znajomi z rodzinnego Brzeska, nie zabrakło władz uczelni. Współorganizatorka ekspozycji, córka artysty Olga Kołdras, mówiła, że wystawa została zorganizowana w związku z 20. rocznicą śmierci autora prac. Obrazy pokazywane na wystawie to głównie sceny symboliczne, pejzaże, martwe natury, sceny związane z przeszłością, a także akty i portrety. Prezentowane były także rzeźby w drewnie, ekspresyjne krucyfiksy, twarze Chrystusa w koronie ciarniowej, czy płaskorzeźby związane z historią i legendami kopalni soli w Bochni. Zdaniem dyrektora Bocheńskiego Muzeum Jana Flaszy w twórczości plastycznej Ryszarda Kołdrasa odnaleźć można inspiracje i cytaty z wielkiej światowej sztuki. Widoczne są też fascynacje średniowiecznym malarstwem tablicowym i malowidłami wczesnorenesansowymi. Pobrzmiewają w niej zarówno echa twórczości dawnych mistrzów, jak i artystów znacznie późniejszych, symbolistów czy surrealistów. Dzięki dobrze opanowanej technice laserunku artysta uzyskiwał wrażenie wielowarstwowości malowideł. Pośmiertnie ekspozycje twórczości Ryszarda Kołdrasa pokazywane były wcześniej także w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni oraz w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku i w restauracji Uczta w Krakowie.